Dzień dobry, cześć i czołem, ja jestem Luxor i witam was w kolejnym odcinku z My Summer Car, w którym tym razem zrobimy sporo rzeczy organizacyjnych, ponieważ nasa Satsuma jest troszeczkę chore i należałoby zamówić nowe części, jeżeli chodzi o te takie podstawowe u Fletteriego, to przy okazji wymienimy też części, które znajdują się ogólnie na samochodzie, na takie bardziej tuningowe, ale do tego, do przyrządzenia listu, jeszcze sobie za chwilkę przejdziemy. Najpierw powiem wam jeszcze jedną dość istotną rzecz, mianowicie jak możecie zauważyć, to w naszej, może troszkę ciszej, to w naszej bimbrownicy znajduje się troszeczkę jeszcze bimbru po ostatnim przetargu z panem Pijakiem. Pojedziemy sobie teraz motorynką do miasta i kupimy u pana Tejmo troszeczkę jakby soczków. Oraz dodatkowo zrobimy sobie zakupy po materiały do zrobienia kolejnego bimbru, na pewno chłodnicę, na pewno to, ten nasz wlot, filtr powietrza i tam dawki i w ogóle to. Dalej, nowy układ wydechowy wraz z koło zamachowe, tak. No i tego raczej nie bierzemy, no bo mamy już z tej listy tutaj to najlepsze, także coś takiego. On w ogóle wygląda lepiej jak ten. Zabieramy się w takim razie do roboty i jedziemy. Mariatta tam gra w ogóle w środku chyba, halo? Rzeczywiście, a ta Mariatta nie będzie nam potrzebna. Do widzenia, Mariatto. No to w drogę w takim razie. Przed nami długa droga, trochę niebezpieczna, ale spokojna głowa. Pojedziemy bezpiecznie tak, żeby dojechać za pierwszym razem. Nie przejmujcie się o nic, damy radę. No to w drogę. W grze mamy dodatkowo piątek, a to oznacza, że będziemy mogli sobie dorobić troszeczkę pieniążków u Tejmo, ponieważ w piątki można u niego roznosić ulotki. To tak, myślę, że kolejność sobie zrobimy taką. Na początek właśnie wyślemy list, no bo w końcu z nim przyjechaliśmy teraz. Także wyłączmy sobie tu silniczek ładnie, o. O, dobrze. Na początek myślę, że wyślemy list, potem zarobimy sobie u Tejmo pieniążki, a na końcu pojedziemy motorynką po vana, vanem przyjedziemy tutaj, a potem zakupy. No to liścik. O, dźwięk wysłania listu, jest autobus. Dzień dobry! Cześć, Tejmo, witaj, cześć! Masz dla mnie może coś do picia? Jest tak ciepło ostatnio, że normalnie muszę sobie coś wypić. Daj mi mleczko. Musielibyście sprzedawać coś więcej na opening the bag, no tak trzeba przetrzymać. O. Co? Tak? O! O, masz dla mnie pracę! O! Tak? Och, Tejmo, ja już raz u ciebie przecież roznosiłem ulotki. Dobrze! Tejmo nam właśnie mówi, że ma perfekcyjną pracę. Weź ulotki ze stołu i rozwieź je tam wśród ludzi. Dobra, ja jestem za. Słuchajcie, nie będziemy rozwozić ich po całej mapie, ale może zaraz wrócę, Tejmo, porozwożę, zgadza się, jestem chętny. Potrzebuję sobie trochę dorobić. Dobra, jedziemy dalej. Kupujcie u Tejmo! Bardzo fajne miejsce, jedyne w swoim rodzaju. Proszę bardzo, mam nadzieję, że odwiedzicie sklep. Dzień dobry, ulotki. Kupujcie u Tejmo. Zapraszamy. Proszę bardzo, zapraszam. Najlepszy, jedyny sklep. O, witam serdecznie. O, od razu zgaszony, van otwarty, dobrze. Wrzucimy motorynkę do tyłu. Można byłoby też, a tak, pojedziemy też na wysypisko po drodze, bo stamtąd zabierzemy sobie te wszystkie soczki, co tam leżą, także... Pełny roboty, taki organizacyjny odcinek bym powiedział, bardzo dużo przydatnych rzeczy, także van jest zatankowany do połowy, to myślę, że moglibyśmy go dotankować do pełna w takim razie. A kręć tam, jedziemy, o jen, jak ja dawno vanem nie jechałem. Teraz pod koniec zacząłem się zastanawiać, czy na pewno tankuję diesla, ale niestety w tej grze da się tankować tylko jakby jedno paliwko, jeżeli samochód jest na benzynę, to diesla nie wlejesz, bo gra nam to zablokuje, a szkoda. Mogliby dodać właśnie filtry paliwowe i można byłoby też takiego robić, tam płukanka, zbiornika z paliwem czy coś takiego. Witam! To słuchaj, Tejmo, ja potrzebuję od ciebie tak, soczki. Wszystkie, cały komplet. I to mi zapakujesz do jednej siateczki. Dobra. I tam wyrzuć. I teraz dalej, potrzebuję od ciebie. Muszę się teraz skupić, co ja od ciebie potrzebuję? Aha, materiały na ten. To weźmy sobie od razu dwa. I wszystkie cukry, jakie masz, jedną kawę i już, dobra. Dzięki, Tejmo, to na razie. Mleczka sobie teraz wypiję, żeby to było fajnie i wygodnie. To na razie, Tejmo, dzięki bardzo. Zaraz zobaczę jeszcze, która godzina. Otworzę sobie ładnie drzwi i wrzucę siateczki. Jak się okazuje, jeżeli zapiszemy grę, to nie zawsze siatka zostaje zapakowana. Zdarzyło nam się kilka razy na live'idłach, jak żeśmy grali, że ja zapisałem grę, a tu nagle zonk. Jest rozpakowanet.
Także nie wiem, od czego to zależy. Może zależeć to od towaru, który jest jakby załadowany, ale ewidentnie nam się rozpakowało. Zapalmy światła i jedźmy. Znowu nam się każe zatrzymać. O rany. Otwieramy okno. O, jestem. O, jeszcze takie kawałek. Dobre hamulce się coś zrobiły w tym vanie. Dawno nie jechałem, naprawdę. No witam, no. Nie piłem nic poza mlekiem, człowieku, no. Dobra, na razie. Zmierz sobie, sprawdź. Ja jestem trzeźwy. I co, za szybko? Co?! No co? No co? A, spodziadłem. Stres. Halo! No, no już, no. Trzeba, kurczę, jeździć tu bokiem, bo... No czekaj, no, no co jest, no? Powinno być napisane na tej karteczce, a nie, że ja muszę ją kliknąć dopiero. No a ja ją zapłacę, jak ja będę ten. Nie! Nie weźmiecie mnie żywcem! Nieprawda! Nie będzie! Nie! My ta helewytę! Nieprawda! Nie będzie! Nie! Na razie! Nie! Nie weźmiecie mnie żywcem! Aaaa! O! Uciekać! Ucieczka! Pościg policyjny! Gonią mnie. Dwa radiowozy mnie gonią. Tak łatwo się nie poddam. O, tam jeden już mnie zgubił. Gonią mnie, kurczę, a mi siedzą na tyłku. No i wituje gewy. Nie złapiecie mnie. O, Mander PIT się chyba szykuje. Kurczę, uciekam. Nie będę się, kurczę, tak łatwo. Nie poddam się tak łatwo. Nie zatrzymacie mnie. Nie weźmiecie mnie żywcem. Nieprawda. Do widzenia, kurczę. Na razie. Tędy nie pojedziecie. O kurczę, jadą za mną. Oje! O Jezu! Ła! Oni tędy jadą też? O cholipa. Nigdy tędy nie jeździli. Uciekać! Oje! Prawo! Oni jadą za mną cały czas. Ła! Jadą za mną. O nie! Oni kiedyś nie potrafili tędy. O kurczaki jedne, goni mnie policja. To oni mogą mnie pod sam doma zgonić teraz? Dobra, nic, jedziemy na wysypisko zabrać soczki. Ale jadą za mną cały czas. Pościg jak w GTA normalnie. Zaraz ich zgubimy, poczekajcie. Coś wymyślimy. O, tędy mi nie pojadą za mną. Jadą dalej. Gonią mnie cały czas. O nie. To nie jest zbyt śmieszne już. Coś czuję, że wyląduje w kiciu chyba. Tak. Manewr ucieczka, słuchajcie. Do widzenia. Tu na pewno za mną nie pojedziecie. To będzie skok stulecia! Aaaa! Oj! Wylądowali w śmieciach. Haha! Wylądowali w śmieciach. Oni dalej syreny są. I odpalają syrenę, jak ja ruszam. Dobra. Koniec, koniec. Wstrzymujemy pościg. Ja w ogóle bez pasów chyba jechałem. Aha! To może ja dostałem mandat za to, że ja bez pasów jechałem. Pewno tak. Nie, coś czuję, że przekroczyłem prędkość o... jakiś bzdet. Dostałbym mandat może 50 albo 500. A ja postanowiłem, że będę uciekał i teraz pewno mam do zapłacenia 12 tysięcy albo gorzej. What do you mean? Odpalamy. Dobra, możemy kontynuować pościg. Ale wy nie wyjedziecie. O, soczek tam leżał. Czekajcie, muszę soczek zabrać. Jeden soczek tu leży. Stop. Wstrzymujemy wyścig. Pościg. Dziękuję bardzo. Nie złapiecie mnie żywcem, sorry. Zapniemy pas ładnie. O, możemy kontynuować. Ja pojadę tędy. Satana. Nie złapiecie mnie! O!
Kurde, uciekać. O nie, jadą za mną. A, to zmiana planów, jadę tędy. Kurczę, mądrzejsi się ci policjanci zrobili, bo kiedyś jeździli tylko na drodze głównej. To na razie. Nie złapiecie mnie tak łatwo. Żywcem mnie nie weźmiecie. Do widzenia. Ale to pszumłowa to jedzie. Witu. O i Witu. Satana. O! No, Need for Speed, kurczę, Most Wanted. Jadą za mną cały czas. O, mandat trzyma jeszcze. Wsadź sobie go w rurę wydechową. Nie widzę cię. Patrz, jak zjeżdżają w ogóle. Ale oni, patrzcie, są tak zaprogramowani, żeby zjeżdżali na bok, żebym ja ich widział w lusterku lewym chyba. Ciekawe bardzo. Nie złapiecie mnie. Polną drogą na pewno nie pojedziecie. Tacy mądrzy nie jesteście. Aha! Kurczę, jadą dalej za mną. I tu mulku. Oni się tak zjeżdżają, jak gdzie ja się patrzę. Aha, stop! Ła, uderzyli we mnie. A! Zawracam. O, i tu was porobiłem. Do widzenia. Aha! I co? Skończyliście już mnie gonić? Nawet śmiesznie to wygląda. Jestem ciekaw, czy będą mnie gonić pod sam dom. O nie! Zawracają. O, uciekać! Uciekać! Ale rzeczywiście jadą aż za mną cały czas. O kurczaki, oni mogą podstawić. Łaj! Dobra, koniec zabawy z wami. Gubię was. Teraz już nie będę się nigdy zatrzymywał. Żegnam was. A rozbijecie się gdzieś tutaj, to jest moja droga. Tylko ja umiem po niej jeździć. O, patrz! I cyk! Potraficie tak? O, i chowamy się. I do widzenia. I co? A, zgubiłem ich. No, do widzenia. O, i w drzewie są. Dobra, na razie. Kurczę, niebezpiecznie było. Ale na szczęście udało mi się ich zgubić. Uszłem z życiem. Nie wezmą mnie żywcem, tak powiedziałem, no. Przeżyłem, to mnie nie zabiorą ze sobą. Haha. Czyli wychodzi na to, że był jakiś update do tej inteligencji sztucznej w tej grze. Ponieważ do niedawna jeszcze oni nie potrafili zjeżdżać za mną w jakąś drogę. Teraz, jak widać, ścigają mnie cały czas. Myślałem, żeby spróbować zrobić jeszcze lepszy bimber niż teraz jest, bo mam wrażenie, że da się zrobić lepszy bimber. Nie wiem. Dajcie mi znać na czacie, tam w komentarzach właściwie, dajcie mi znać w komentarzach, czy da się zrobić jeszcze lepszy bimber, tak żeby pijak zapłacił nam jeszcze więcej pieniędzy niż 170. Myślę, że się da, tylko no, potrzebna jest do tego jakaś receptura, nie wiem, może 2 razy drożdże i 6 cukru, a może 7 cukru i 1 drożdż. Oto jest pytanie, tu już sobie rozpakujemy, a nie można tutaj w wanie rozpakować, a to daranie, nie można w wanie rozpakować, a trudno, to zróbmy taki myk, otworzymy klapę, staniemy tutaj, o, no daj. Teraz rozpakujemy. Powinno wylecieć. Ach, wyleciało w tą stronę. Jak się dobrze ułoży, to można to rozpakować do środka, że wleci. Ale już trudno. Chyba tyle nam wystarczy. Idziemy z 2 soczkami. Wylejemy troszeczkę bimbru stąd. O, drugi. Wyciągniemy, otworzymy. No i właśnie, słuchajcie. Dajcie mi znać w komentarzach, jaki jest najlepszy przepis na bimber. Robiliśmy już wiele razy bimber. Ale myślę, że da się zrobić lepszy. To tylko ten jeden tu wszedł. Łeee! A nie, są 2. Okej, okay, są 2. No to 2 wychodzą jeszcze z tego jakby. No, także słuchajcie, dajcie mi znać, czy da się zrobić lepszy bimber. Czy jest jakiś lepszy przepis. Czy można zrobić bimber za 200 albo za 180. Może przetestujcie to w grze. Potestujcie właśnie i dajcie mi znać na mojej stronie internetowej albo w komentarzach pod tym filmem. No i co? Chyba żeśmy wszystko zrobili, co było z założenia. Przytaszczyliśmy sobie tutaj.
Tu jeszcze sobie leży empty, to sobie go tu włożymy. Także, drodzy widzowie, w tym odcinku to już będzie wszystko. Nie zapomnijcie o tym, żeby dać mi znać, co z tym bimbrem, bo jestem bardzo ciekaw. Przetestujcie, jeżeli macie My Summer Car, no bo po prostu najprościej w świecie mnie to bardzo ciekawi. Czy da się zrobić lepszy bimber, niż obecnie dotychczas ja robiłem? Może się da, a może nie. Także komentarze są do waszej dyspozycji. Możecie też pisać na mojej stronie. Także dzięki za obejrzenie, cześć i czołem!